stanie. Został prezydent miasta Olsztyna oraz klub radnych Platformy Obywatelskiej.
W dniu 21 października na spotkaniu przewodniczącego Rady Miasta, wiceprzewodniczącymi Rady, przewodniczącymi Komisji Stałej, przewodniczącymi Grupy Prawnych projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię. Panie Prezydencie, bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Pozwolę sobie przedstawić osobę pana profesora Bogdana Łuszczaka. Reżyser, choreograf, scenarzysta, aktor, pedagog. Prekursor terapii osób niepełnosprawnych sztuką. W latach 1959-1989 dyrektor Pantomimy Olsztyńskiej Amatorskiego Teatru Głuchych działającego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Olsztynie. Przez ponad 30 lat pracy artystycznej i pedagogicznej z niesłyszącymi odbył z nią 22 turnie zagraniczne po 25 krajach, rozsławiając Olsztyn oraz reprezentując kulturę polską na scenach Polski, Europy i świata. Autor scenariuszy, choreografii i reżyser większości widowisk pantomimy olsztyńskiej. Dla upośledzonych słuchowo artystów był duchowym i intelektualnym przewodnikiem, a w życiu codziennym często ojcem i matką. Autor i współautor blisko 150 spektakli teatralnych i filmów. Opublikował również około 100 publikacji własnych i wywiadów. Urodzony 1 stycznia 1936 roku w Hajnówce, od lipca 1953 roku na Warmii i Mazurach, w Morągu, w Zalewie, w Olsztynie. Drogę artystyczną rozpoczął w Kole Teatralnym Morąskiego Powiatowego Domu Kultury jako aktor i później instruktor teatralny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Wydziału Reżyserskiego Teatru Niezawodowego. To w 1959 roku ukończył. Wydziału Aktorskiego 1964 rok oraz Wydziału Reżyserii Warszawskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 1967. W latach 1969-1994 wykładowca w Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Teatralnej. Od 1994 roku związany z Olsztyńską Wyższą Szkołą Pedagogiczną jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Wiedzy i Edukacji Teatralnej na Wydziale Humanistycznym, a później z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Jednocześnie wykładowca i reżyser na Białostockim Wydziale Sztuki Lalkarskiej Warszawskiej Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zolerowicza. Od 1999 roku profesor sztuk teatralnych. Swoimi działaniami artystycznymi, organizacyjnymi oraz badaniami naukowymi obejmował formy teatralne w dydaktyce, koncentrując się na kształtowaniu osobowości poprzez sztukę teatralną. Przez cały okres swojej działalności artystycznej i naukowej w znaczący sposób oddziałuje na współczesne życie teatralne Olsztyna i kraju. Szczególne zasługi Bogdan Łuszczak położył w integracji ludzi głuchych ze słyszącymi jako pierwszy na świecie stosując na taką skalę metodę arte terapii, terapii przez sztukę, wykorzystując do tego pantomimę. Sukces przyszedł po 12 latach ciężkiej pracy Bogdana Łuszczaka i jego niesłyszących aktorów, traktowanej przez innych jako eksperyment terapeutyczny. Premierą widowiska Kaprysy według obrazów i rysunków hiszpańskiego artysta Francisca Goi w 1971 roku rozpoczął się prawie 20-letni okres sukcesów pantomimy olsztyńskiej. Po tym spektaklu zespół ten przestano uważać za teatr ludzi upośledzonych. Zostali uznani za artystów przez duże A. Do historii nie tylko polskiego przeszły również następne widowiska pantomimy z Olsztyna. Do historii teatru nie tylko polskiego przeszły również następne widowiska pantomimy z Olsztyna. Apokalipsa według objawień świętego Jana Ewangelisty i sztyków Albrechta Dürera, szopka polska przygotowana na motywach staropolskich widowisk obrzędowych, Galatea, opowieść o Pigmalionie i jego dziele, czy niemniej teatralny i wymowny Bankiet i polskie Rekwiem. Spektakle pantomimy olsztyńskie inspirowane były mitologią i Biblią oraz muzyką, malarstwem i rzeźbą.
Wykorzystywano w nich utwory Krzysztofa Pendereckiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Ludomira Różyckiego, Karola Szymanowskiego i Czesława Niemena. Po pantomimie z Olsztyna powstało również kilka filmów. W większości są to zarejestrowane jej spektakle. Głusi, mimowie, amatorzy występowali też w przedstawieniach teatrów zawodowych, najczęściej Olsztyńskiego Teatru imienia Stefana Jaracza. Zagrali także Fauście, Goethego, wyreżyserowany przez Grzegorza Królikiewicza dla Teatru Telewizji, gdzie wystąpili w słynnej sekwencji Nocy Walpurgi. Na Festiwalu Teatru Telewizyjnego w bułgarskiej Warmii nagrodę otrzymał jednak nie Faust, a jego fragment właśnie Noc Walpurgi. Poza pantomimą olsztyńską reżyser profesor Bogdan Muszczak przygotował jako współautor prawie 100 sztuk na 22 innych scenach zawodowych. Wielu z nich wykorzystał doświadczenia ze swojego teatru i z teatru Maski. Z innych scen zaś przenosił do pantomimy środki wyrazu podpatrzone u wybitnych reżyserów czy aktorów zawodowych, m.in. u Jerzego Grzegorzewskiego, Jerzego Jarockiego, Stanisława Chebanowskiego, Adama Hanuszkiewicza, Gustawa Polurka, Piotra Franceskiego, Marka Walczewskiego. Przez 30 lat dyrekcji Bogdana Muszczaka przez pantomimę przewinęło się prawie 250 głuchych aktorów amatorów, a zespół, jak już wspomniano, zdobył uznanie i sławę w kraju i za granicą oraz wiele nagród. Między innymi główne trofea na światowych kongresach i festiwalach głuchych, między innymi w Warszawie i Brnie. Nagrodę na pierwszym międzynarodowym Biennale Teatru Wizualnych w Santa Cruz de Tenerife oraz najbardziej prestiżową europejską nagrodę imieniem Jeana Gaspara de Bura za całokształt działalności. Został też odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i uhonorowany nagrodą ministra spraw zagranicznych. W latach 90. Bogdan Muszczak poświęcił się pracy pedagogicznej, a pantomimę poprowadzili inni ludzie. Kilka ostatnich lat pantomima olsztyńska istniała jako amatorski zespół teatralny działający pod skrzydłami Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Zeszła ze sceny na zawsze 30 listopada 2009 roku spektaklem Nazwać chwilowe na zawsze, zamykając tym samym swój 52-letni żywot. Jest gotowa książka o pantomimie od Bogdanie Muszczaką, Milczący komedianci. To pierwsza w historii tego teatru książka i jak czas pokazał, swoiste epitafium. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Sam pan radny Józef. Dziękuję. Osoba niewątpliwie godna tytułu, który przyznamy. Pan prezydent odczytał bardzo bogate w treści uzasadnienie. Natomiast to, co my otrzymaliśmy, uzasadnienie do projektu uchwały, to wprawdzie jest jakby mniej ważną częścią, ale mogło być staranniejsze. No bo proszę Państwa, opublikował około 100 publikacji. Ukończył liceum, ale jakie? Wykładał, no, prowadził wykłady, czy prowadził zajęcia, więc takie trochę, powiem, niedopracowane. Dziękuję. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania uchwały. Za podjęciem uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie Prezydencie, Koleżanki i Koledzy Radni, Szanowni Goście. Przypadł mi udziale
ogromny zaszczyt, ale i przyjemność przybliżenia Państwu sylwetki profesora Oszczaka, zgłoszonego przez nas do uzyskania honorowego tytułu mieszkańca Olsztyna. Profesor Stanisław Oszczak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk fizycznych uzyskał w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w 1969 roku. Doktora habilitowanego z dyscypliny geodezja i kartografia w Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa w 1987 roku, a tytuł profesora nauk technicznych w 1996 roku. Był współinicjatorem budowy, organizatorem i pierwszym dyrektorem planetarium lotów kosmicznych w Olsztynie w latach 1972-81, a następnie obserwatorium satelitarnego w Lanówku koło Barczewa w latach 1978-1999 oraz obserwatorium astronomicznego w Dęblinie, astronomicznego w Olsztynie w latach 1979-1981. Obecnie jest członkiem Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz członkiem Rady Narodowej Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. Profesor Stanisław Oszczak od 2000 roku jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji w Olsztynie. Autor około 300 opracowań, w tym około 160 artykułów naukowych. Profesor Stanisław Oszczak był zapraszany przez zagraniczne uczelnie do wygłaszania wykładów, między innymi w Uniwersytecie w Bochum w Niemczech, w Uniwersytecie Nowy Brunswick w Kanadzie oraz w Uniwersytecie w Trieste we Włoszech. Profesor Oszczak za swoją działalność odznaczony został wieloma odznaczeniami i nagrodami. Niektóre z nich to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w roku 2000, Złoty Krzyż Zasługi w roku 1980, Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 2003, Zasłużony dla Warmii i Mazur, Zasłużony Działacz Kultury, Odznaczenie za Zasługi dla Geodezji i Kartografii. Odznaczony został również honorową odznaką Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Podziemia, honorową odznaką Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Otrzymał 5 nagród ministra edukacji, 10 nagród rektora Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Jedną nagrodę NOT za osiągnięcia wiedzy techniki oraz w roku 2004 został laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna za wybitne zasługi dla miasta Olsztyna. Szczegółowy życiorys, jak również i szczegółową charakterystykę, znacznie poszerzony w stosunku do tych, które otrzymaliście Państwo jako załącznik do uchwały, do projektu uchwały, została Państwu przekazana wszystkim klubom na ręce przewodniczących klubów. Natomiast radnym niezrzeszonym klubach została informacja bardzo szczegółowa dostarczona do skrytek. W świetle tego krótkiego, bo nie da się tak bogatego i tak cennego życiorysu przedstawić Państwu w paru minutach, niemniej na podstawie tego, co przekazałem Państwu, co na podstawie materiału, który wcześniej uzyskaliśmy wszyscy, sądzę, że profesor, doktor habilitowany, inżynier Stanisław Oszczak w pełni zasługuje na nadanie mu tak honorowego i zaszczytnego tytułu. Uprzejmie proszę o poparcie.
przedłożoną uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz dyskusja. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisje Wyborcze, Komisja Budżetu i Finansów.